Robert Janowski zdecydował się na naprawdę zaskakujący krok. Fani są zadziwieni pomysłem, którym muzyki prezenter podzielił się za pośrednictwem popularnego portalu społecznościowego. Wielu sympatyków szybko pogratulowało medialnemu ulubieńcowi sporej odwagi. Robert Janowski w ostatnim czasie całkowicie zmienia swoje życie zawodowe, podejmując kolejne nowe wyzwania. To, co dla niego najważniejsze, nie uległo jednak żadnym przetasowaniom. Chodzi oczywiście o miłość do muzyki oraz żony. Robert Janowski podjął zaskakującą dla fanów decyzję, jak stwierdził sam Janowski za pośrednictwem swego konta na Facebooku. To właśnie z miłości zdecydował się na wykonanie pierwszego tatuażu. Gwiazdor pokazał już zdjęcie oraz film z tego ważnego dla siebie wydarzenia, które wyraźnie go ucieszyło i z którego jest bardzo dumny. Wciąż nie wiemy, na jaki dokładnie wzór zdecydował się Robert Janowski. Muzyk wkrótce zapewne podzieli się nim w mediach społecznościowych, gdyż dotyczące tego prośby internautów niezmiennie nie ustają. Wielu wiernych fanów pogratulowało prezenterowi odwagi oraz w komentarzach na Facebooku pokazało, jakie tatuaże sami dla siebie wybrali. Gwiazdor nie ukrywał bowiem, że wykonywanie małego dzieła sztuki na jego ręce naprawdę bolało, jednak dzielnie wytrwał cały proces tworzenia. Robert Janowski odpowiedział nielicznym, krytykującym go fanom w zabawny sposób. Niestety, pod adresem Janowskiego popłynęło także kilka gorzkich słów. Artysta zdecydował się na nie odpowiedzieć, nie unikając żartobliwego tonu. Jak widać, nie przejmuje się krytycznymi opiniami, gdyż pojawienie się na jego przedramieniu tatuażu było spełnieniem kolejnego marzenia. Czyżby kryzys wieku średniego? Po co to? I bez tatuaży można być super? / stwierdziła jedna z fanek w sekcji komentarzy. Dodać do tego jeszcze motor i trochę to podchodzi pod kryzys, odpowiedział jej wyraźnie rozbawiony Robert Janowski. Ja uważałem go za poważnego i odpowiedzialnego człowieka, a on wziął i zdurniał, napisał w zaskakująco krytyczny sposób kolejny internauta. Odpowiedzialność pozostała, z powagą na starość trochę gorzej, odpisał mu sam Gwiazdor, nie unikając żartobliwego tonu,